Inwestycje w kwocie 182 milionów dofinansowało RPO. Projekt zakłada dostawę 14 trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z ich 12-letnim utrzymaniem. Pojazdy będą wyposażone m.in. w bezpłatne Wi-Fi, klimatyzację i monitory. Będzie to kolej regionalna obejmująca całe województwo, najważniejsze ośrodki, wykorzystująca te trasy, które dziś istnieją. Obecnie postępowanie przetargowe zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Gdy procedura się zakończy, nastąpi formalna realizacja zamówienia. Te połączenia, które w tej chwili realizujemy, tam też zostanie zwiększona częstotliwość naszych pociągów. Bez tego dofinansowania ta inwestycja po prostu nie mogłaby być zrealizowana. Pierwsze nowe pociągi wjadą na łódzkie tory w czwartym kwartale 2018 roku.